Poruszające wyznanie Uli z sanatorium miłości. Była ofiarą przemocy, chorowała na raka. W ostatnim odcinku Sanatorium Miłości seniorzy mogli cofnąć się do czasów swojej młodości. Okazało się jednak, że nie dla każdego wspomnienia są miłe. Jedna z kuracjuszek przyznała, że od lat uciekała od trudnej przeszłości, a kolejne wyzwanie było dla niej niezwykle trudne. Ula zdecydowała się stawić czoła przeszłości. Każdy z odcinków Sanatorium Miłości to nie tylko dla widzów, ale także uczestników ogromne emocje. Kuracjusze codziennie stają przed kolejnymi wyzwaniami, czekają ich przygody oraz randki. Tym razem zadanie przerosło Ulę, która przyznała, że przeszłość wywołuje u niej złe wspomnienia. Marta Manowska zaprosiła uczestników i zdradziła, że wrócą pamięcią do przeszłości. Kuracjusze zostali odmłodzeni przez profesjonalne wizażystki, które pozbyły ich zmarszczek i dopasowały peruki do zdjęć z przeszłości. W pewnym momencie Ula przyznała, że uciekała od wspomnień, ponieważ w latach młodzieńczych czuła się źle. W szczerej rozmowie z Martą Manowską wyznała, że jej dzieciństwo było wypełnione smutkiem i przemocą. Sanatorium Miłości. Ula wróciła pamięcią do trudnej przeszłości. Ula ze łzami w oczach przyznała, że na zdjęciu pokazanym w programie miała zaledwie 19 lat i nie wspomina tego czasu dobrze. Wszystko ze względu na przemoc w rodzinie. Chciałam uciec od tego wizerunku ze zdjęcia. To jest akurat zdjęcie z momentu, którego nie chciałabym pamiętać. Ja miałam wtedy 19 lat i wtedy nie czułam się dobrze. Nie chcę tego wspominać. Nie chciałabym się rozwlekać nad moim dzieciństwem, bo nie było fajne. Nasza córka urodziła się z poważną wadą serca, 2-miesięczne dziecko miało zawał serca. Ja musiałam sobie radzić sama.